Mistrzostwa Polskiego jeszcze Radomski, ale piłka jest w posiadaniu gości. Zagrał Kazimierczak do Sotilowicza, ten odegrał do Mili Milano do soboty. Sobota nigga dead. I slapped my girl, she caught a fist. I did that time and spent that bread. I'm headed home, I'm almost there. I'm on my way, headed up the stairs. To my surprise, a nigga replacing me. I had to take him to that ghetto university. All of the lights, cop lights, flashlights, spotlights, strobe lights, street lights. All of the lights, all of the lights. Jest Cristiano Martias, jeszcze Omar Diaz, gol! Tak, identyczna sytuacja ze wczorajszego spotkania Polonii Bytom z Górnikiem Zabrze, kiedy również Górnik wyszedł z kontrą i w 95 minucie strzelił bramkę. A Cristiano Martias dostaje drugą żółtą kartkę za to, że jeszcze... To jest niesamowite. Niestety gubi przepis, ja często tego nie rozumiem, ale niestety szkoda, bo jednak piłkarze ściągają koszulki pod wpływem emocji. Christian Diaz! Diaz! I właśnie! 1-0! Ale ślub!
Moskwa wejście w tę drugą połowę meczu. Sporo w tej akcji było przypadku, tak przebił się przez dwóch, nawet trzech piłkarzy Christian Omar Diaz. Ale to jest błąd Emila Nola, zawodnik z takim przebiegiem meczowym, z takim doświadczeniem. Nie może sobie pozwolić na to, by puścić piłkę w kozioł. Wyprzedził go jeden z zawodników Śląska, zagrał do soboty ten prostopadle do Diaza. To właśnie to jest dopuszczenie już gdzieś do końcówkę, gdzie tutaj ubiegł chyba Karczyk. Tutaj walczył z Sobota, bardzo dobrze zawalczył z Marcinem Budzińskim, a Budziński przegrał takie dwie przebitki, dwa Śliński, bo najpierw z Sobotą w tym momencie poprzedzającym to prostopadłe podanie i drugie w polu karnym z Diazem, ale tutaj chyba Budziński już jednak kalkulował. Jestem w polu karnym, nie mogę zagrać zbyt twardo, żeby Diaz się nie przewrócił, żeby nie było karnego. Tak, ale to wszystko takie na pół. Gantarczyk, bardzo nie ma dobrze, spalonego. Nie ma spalonego, został żołnierewicz. Piotr Ćwieląg ruszył z bloków, Omar Diaz! Świetnie, ależ to zrobił! Christian Omar Diaz, 2-0. Właśnie on pogrąża Arkę Gdynia i daje swojemu klubowi już dwie bramki przewagi w ostatniej kolejce tego sezonu. Ależ to zrobił Diaz, oczywiście tutaj słowa uznania. Leci Bacha, tak jest, wicemistrzostwo, srebrny medal na wyciągnięcie ręki. Ja myślę, że wszyscy dzisiaj przychylą się do sugestii trenera, żeby był dobry szampan na wzniesienie kastu i nic więcej. Kapitalna piłka, no i kontrująca, tak, kontrująca. Marzenie. No naprawdę Diaz to jest piłkarz świetnie wyszkolony technicznie, gra prawą, lewą nogą bardzo dobrze. Ma timing, to co widzimy. Wiesz co, Krzysztof, gdybyś go zapytał przed momentem, kiedy uderzył piłkę głową, gdzie chce strzelić, on by przekazał to miejsce, tak. Bardzo dobrze. Przecież Śląsk Wrocław przegrywał 1-2, ale trener Orest Lęczyk wpuścił na boisko Diaza najpierw. Szewczuk strzelił gola kontaktowego, potem dwa dołożył Diaz, jeszcze ktoś dopełnił, chyba sam Diaz. Nasze serca biją za Śląsk, słyszy cała Polska, że jesteśmy z drużyną swą, żyjemy dla Śląska. Cała Polska, że jesteśmy z drużyną swą, żyjemy dla Śląska.